Wczoraj Filip, choć ma niespełna 6 lat, dzielnie pomagał w robieniu kartaczy. Dzisiaj pojechał na wizytę u onkologa. Ten mały, ale dzielny chłopiec poważnie zachorował. Lekarze zdiagnozowali u niego nowotwór pnia mózgu. W Polsce lekarze zasugerowali, by chłopiec trafił do domowego hospicjum, bo ich zdaniem środki, którymi dysponują, nie pozwalają im na uratowanie chłopca. Początek roku przyniósł u Filipa objawy, które zaniepokoiły rodziców. Gdy trafili z chłopcem do lekarza, malec został błyskawicznie przekierowany do Centrum Zdrowia Dziecka. Tam szereg badań i konsultacji przyniosło dramatyczną odpowiedź. Trzy tygodnie od pojawienia się pierwszych objawów chorobowych, trzymaliśmy w dłoniach kartę z wyrokiem śmierci, mówią rodzice. Po pierwszym szoku postanowili walczyć. Szukają pomocy wszędzie, w USA, w Szwajcarii. Nie stać ich jednak na konsultacje, badania, leczenie. Licytacje na Facebooku, zbiórka zarejestrowana w A Te źródła przyniosły do wtorku 100 tysięcy złotych. To duża kwota, ale wciąż zbyt mała, by sfinansować potrzeby. Na 5 marca, dzień urodzin Filipa, zaplanowano kiermasz, z którego dochód zasili zebraną kwotę. Odbędzie się on w godzinach od 12 do 18 w sali Wersal przy ulicy Młynarskiego 2 w Suwałkach. Lada chwila ma pojawić się informacja z Curichu, czy tamtejsi specjaliści podejmą terapię. Teraz liczy się każdy dzień, każda godzina i każda złotówka.